Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 195. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Istnieją na świecie miejsca, gdzie ludzie żyją najdłużej, co więcej, są oni szczęśliwi i zrelaksowani. Mowa o mieszkańcach tak zwanych Blue Zones, czyli niebieskich stref długowieczności i to właśnie im poświęcony jest dzisiejszy odcinek. Zaprosiłam do siebie dr Karolinę Karabin, biolożkę molekularną, diagnostkę laboratoryjną, konsultantkę do spraw żywienia i stylu życia, która naukowym okiem przyjrzy się fenomenowi Blue Zones. Zadamy sobie pytanie, jaki wpływ na długowieczność mają geny, a ile zależy od naszego stylu życia i okoliczności. Dowiemy się, co jedzą, jaką mają aktywność i jak żyją mieszkańcy niebieskich stref, jednak przede wszystkim porozmawiamy o tym, jakie zmiany my możemy wprowadzić już dzisiaj do swojej codzienności, aby żyć długo i w dobrym zdrowiu. Niezależnie od szerokości geograficznej. Nie zabraknie też małej dyskusji o przyszłości naszego gatunku i sztucznym przedłużaniu życia, więc postaramy się zaciekawiać Was od początku do samego końca rozmowy. Dodam jeszcze, że partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z dr Karoliną Karabin. Cześć Karola. Cześć Karola. Bardzo jest mi miło gościć Cię i też się uśmiecham, bo stwierdzam, że u mnie regularnie musi się pojawić jakaś Karolina w podcaście. Było już tyle gościń o moim imieniu, że jest to super. Jesteśmy fajne po prostu. Bardzo ładne imię. Karolina są w ogóle fajne dziewczyny, także... No wiadomo. Obiektywne bardzo jesteśmy. Przypomniało mi się nawet, że kiedyś w liceum miałam łączone zajęcia i było 6 Karolin w jednej klasie, więc może to jest jakieś bardzo popularne imię. No ale niemniej temat główny jest nieco inny i nie ogranicza się do imion, bo dotyczy każdego. Chciałabym z Tobą pogadać, jak wiesz, o niebieskich strefach. Wydaje mi się, że w świecie, nie wiem czy to zdrowia, czy w ogóle... Im bardziej interesujemy się tym, jak żyją inni ludzie, co moim zdaniem jest fascynujące, coraz częściej pojawia się takie hasło właśnie Blue Zones, niebieskie strefy czy strefy długowieczności. No i myślę, że my tak do końca nie wiemy, co to znaczy. To brzmi trochę jak taka utopia, więc wierzę, że Ty mi powiesz, skąd to się wzięło i czym są te niebieskie strefy. Tak najpierw właśnie, jak ustaliłyśmy przed nagraniem, od ogółu do szczegółu, czyli zarys, o co chodzi, czym są te miejsca. Mm-hmm, dobra. Ja na początku Cię może zaskoczę, ale sama idea, bo jestem naukowcem i po prostu muszę to powiedzieć, sama idea niebieskich stref, czyli Blue Zones, jest nienaukowa. Dlaczego? Dlatego, że... Co my tu robimy? Nie, ale właśnie, to jest ciekawe, to jest właśnie powód, dlaczego o tym mówimy, tak? Nie zawsze rzeczy muszą być naukowe, szczególnie jeśli one są dobre i gdzieś szerzą dobrą ideę i stymulują ludzi do rozmawiania o tym. Może zacznijmy w ogóle, jak powstała ta idea. Jest taki pan, Dan Buettner, który jest podróżnikiem i też, tak sprawdziłam, jest on dziennikarzem National Geographic i właśnie on wprowadził ten termin tak naprawdę do takiego szerszego pojęcia. Postanowił on znaleźć miejsca na świecie, gdzie znajduje się najwięcej osób, które są długowieczne, czyli są stulatkami. Po zidentyfikowaniu tych miejsc wysłał, czy zorganizowali oni taką grupę badawczą, na którą składali się antropologowie, statystycy, a jeszcze inni naukowcy, którzy mieli zbadać, dlaczego akurat w tych strefach ludzie żyją najdłużej, jakie są wspólne cechy dla tych właśnie miejsc. Jeszcze powiem w ogóle, co to są za miejsca, tak? Bo jest ich aż 5 i też chcę powiedzieć, że to nie są jedyne miejsca na świecie. To, że Buettner wskazał te miejsca, to nie znaczy, że w innych miejscach na świecie osoby nie żyją też tak długo. Po pierwsze jest to wyspa Okinawa w Japonii. Kolejna wyspa to Sardynia we Włoszech. Trzecia wyspa to Ikaria w Grecji. Jest jeszcze półwysep na Kostaryce. Oraz
co jest Nikoya? Ciekawe. Nikoya? To się nazywa? Nikoya, tak, dokładnie. Nikoya na Kostaryce. I jest jeszcze miasto Lima Londa. Loma Linda, przepraszam. W Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Też bardzo specyficzne miejsce, bo tam żyje taka grupa religijna Adwentyści Dnia Siódmego, którzy prowadzą specyficzny styl życia. Proszę. I też oni są głównie weganami. Także... No właśnie o nich słyszałam, sorry, że ci wejdę w słowo, ale ja pamiętam czytając takie pierwsze książki, bo pierwsze badania w ogóle jakiekolwiek na weganach, to były właśnie na Adwentystach Dnia Siódmego. Mm-hmm. To była największa grupa, która w ten sposób żyła na przestrzeni lat. I taka jednorodna, lat, prawda? Tak. Którą łatwo jest badać. I nie wiedziałam, że oni są powiązani też właśnie z tą całą koncepcją niebieskich stref. No właśnie, to też jest ciekawe, bo to nie jest ani kraj, tylko to jest właśnie miejsce. Mm-hmm. To taka komuna trochę. Komuna, dokładnie. A jeszcze biorąc pod uwagę, która się wyróżnia na tle Stanów z całych, prawda? Ponieważ wiemy, że jednak ta dieta zachodnia w Stanach dominuje, więc oni są taką perełką, można powiedzieć, na tle całego kraju. No i może powiem jeszcze, jakie są cechy wspólne, tak? Bo jakby na pewno te komuny tam, które żyją, one się bardzo między sobą różnią, bo to jest inny język, kultura, inne tak naprawdę produkty regionalne, inne nawet grupy wyznaniowe, które tam występują. I Buettner i jego ekipa wykazali, że w tych niebieskich strefach jest 9 takich wspólnych cech, które charakteryzuje te komuny. Może zacznę od takich związanych ze stylem życia, takim jak aktywność fizyczna. Zauważyli oni, że osoby w tych niebieskich strefach mają specyficzną aktywność fizyczną. Nie chodzą oni na siłownię, jak my mamy to w zwyczaju, tak? Czyli ta aktywność fizyczna nie jest, powiedzmy, planowana. Ona jest związana z naszym takim codziennym funkcjonowaniem. To się tak ładnie nazywa spontaniczna aktywność fizyczna, czyli to są prace w ogrodzie. Jeśli to była komuna, która na przykład wypasała owce, no to była sama droga do pracy powodowała właśnie, że jakby już ta aktywność fizyczna była. Prace domowe typu gotowanie, typu porządki domowe, to było taką wspólną cechą dla tej grupy właśnie niebieskich stref. Kolejna wspólna cecha to była dieta. No właśnie, powiedzieliśmy, że Adwentyści Dnia Siódmego to są przede wszystkim weganie, natomiast wspólną cechą dla wszystkich tych miejsc w niebieskich strefach to jest dieta z dominacją produktów roślinnych. To jest bardziej taki fleksitarianizm, czyli jest to dieta na bazie roślin, ale dopuszczała ona spożywanie mięsa. Najczęściej to było spożywanie około 5 porcji mięsa w miesiącu, też niewielkiej ilości, taka właściwie, która mieści się na naszej dłoni. Kolejna cecha to jest to, że oni się nie przejadali. Wiem, że to jest tak łatwo powiedziane, nie przejadać się, ale... To jest bardzo smutna cecha. To jest bardzo smutna cecha i znaczy w ogóle nasze społeczeństwo to jest przyzwyczajone takie zachodnie do tego, że my się przejadamy, tak, że jemy za dużo. Natomiast u nich było to charakterystyczne, że oni nie spożywali... Oni właściwie odchodzili od stołu trochę jeszcze nie najedzeni, tak? Bo wiadomo, że informacja po tym, jak zjemy, do mózgu dociera z opóźnieniem. I też to, co było wspólne dla niektórych przynajmniej z tych grup w strefach niebieskich, to jest to, że były tam charakterystyczne też posty takie związane z religią, ponieważ część tych komun była bardzo religijna. Ja nie mówię, że musimy pościć, jeszcze od tego pewnie sobie troszeczkę o tym powiemy, bo długowieczność nam się kojarzy z restrykcją kaloryczną, ale tutaj u nich akurat chodziło o bardziej o ograniczenie tego jedzenia i po prostu się nie przejadanie. Alkohol. No właśnie, temat kontrowersyjny, ponieważ w tych grupach alkohol był spożywany w umiarkowanych ilościach, szczególnie jeśli chodzi o basen Morza Śródziemnego, czyli Sardynia czy Ikaria właśnie w Grecji. Tam tradycją jest, że do posiłku spożywa się czerwone wino. Natomiast wyjątkiem są tutaj znowu Adwentyści Dnia Siódmego, którzy alkoholu nie spożywają. Mhm. Także to jest wspólna cecha dla większości tych niebieskich stref, natomiast nie jakby dla wszystkich. Aktualnie badania, no właśnie, są kontrowersyjne. Okazuje się, że każda ilość alkoholu szkodzi nam, jeśli chodzi o na przykład ryzyko nowotworów, na przykład raka piersi. Przez wiele lat było utrzymywane, że alkohol działa troszeczkę na zasadzie hormezy, czyli co cię nie zabije, to cię wzmocni i dawka czyni truciznę, czyli nawet pokazywały to bardzo dobrze badania, że
spożycie alkoholu w mniejszych ilościach miało korzystny wpływ na zdrowie, natomiast spożycie większych ilości już związało się z ryzykiem chorób. Także jakby kwestia alkoholu nie jest tak naprawdę uregulowana, więc ja bym troszeczkę z przymrużeniem oka potraktowała akurat tą cechę długowieczności, jeśli chodzi o niebieskie strefy. Ale na pewno chodzi też o umiar, bo może kontrowersyjne, czy to wykluczać, czy nie, ale te osoby, które korzystały może na tym działaniu alkoholu, korzystały z tego działania, to były osoby, które raczej spożywały go w ilościach rozsądnych. Tak? Dokładnie, dokładnie, tylko widzisz, no często ludzie interpretują tak, co to znaczy rozsądne ilości, tak? Jakby dla jednego dużo to już jest kieliszek wina, dla innego to dużo jest butelka wina, tak? Więc jakby ten temat, mówię, on jest niekontrowersyjny, raczej ja osobiście nie zachęcam do picia alkoholu. Jeśli możemy z niego zrezygnować, to z niego zrezygnujmy. Są inne rzeczy, które mogą nam dać wartość dodaną do naszej długowieczności. Mówię o tym tak, żeby nasi słuchacze nas dobrze zrozumieli, bo zawsze jak prowadzę wykłady, temat alkoholu wzbudza mega kontrowersje. Wzbudza emocje. Dokładnie, dokładnie. A jeszcze jak pacjentowi się powie, że on nie może pić alkoholu, to jest po prostu przeżyte. Ale dlaczego? Przecież czerwone wino jest zdrowie. Być może tak, natomiast na każdego ten alkohol może działać po prostu gdzieś inaczej. Wiesz co, ja też słuchałam kiedyś takiego podcastu, jest taki lekarz mózgowy, się śmieje, on się nazywa Dr. Amen, Daniel Amen chyba się nazywa, Amen. I on mówił, że z punktu widzenia właśnie jego badań nad mózgiem, no to każda ilość alkoholu szkodzi temu organowi, o który tak bardzo chcemy dbać. Z tego, co ja słyszałam z jego badań. Dokładnie. Więc... Czyli mamy mózg, mamy nowotwory, tak, ryzyko na przykład nowotwora raka piersi, także generalnie unikajmy, jak nie musimy. Ostrożnie. To po prostu ostrożnie. Kolejna cecha, jeśli chodzi o te niebieskie strefy, to były takie aspekty bardziej psychologiczno-społeczne. Wiadomo, mamy ruch, mamy dietę, mamy kwestię alkoholu, mamy kwestię nieprzejadania się, ale bardzo ważne były tam relacje, które były w tych komunach. Po pierwsze, silne więzi rodzinne. Często to są osoby, które miały duże rodziny. Te rodziny dbały o siebie do późnych lat. Jakby osoby często mieszkały ze sobą do końca życia. Opiekowały się sobą nawzajem. Co też fajnie tłumaczą badania naukowe, bo jest taki hormon oksytocyna, który jak wiemy, on jest nazywany hormonem miłości, ale on jest taki bardzo tricky ten hormon, bo tak naprawdę interpretacja tego, czy on się wytwarza, zależy od kontekstu społecznego, ponieważ on zawięzia nasze więzi na przykład z rodziną, z dziećmi, z bliską osobą, z mężem, z osobami, które znamy, natomiast może wzbudzać agresję do osób obcych. Tak, czyli to można. Tak, to właśnie jest bardzo ciekawe, bo my dużo jeszcze nie wiemy, ale jeśli chodzi o oksytocynę, właśnie badania pokazują, że ona jakby. Oksytocyna powinna być interpretowana w zależności od kontekstu, w jakim jest. Czyli w przypadku tych niebieskich stref miała korzystny efekt, ponieważ wydzielała się właśnie w trakcie gdzieś tam tych głębszych relacji rodzinnych, a też wiemy z badań, że oksytocyna ma działanie właśnie przeciwstarzeniowe, ponieważ ma między innymi właściwości przeciwutleniające i reguluje też poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. A to jest hit. Pamiętam też, że słucham chyba o Marty Niedźwieckiej, że jednocześnie ja bym była po przytuleniu ciebie bardziej do ciebie przywiązana, ale gdyby ktoś przyszedł i chciał zrobić ci krzywdę, ja bym była bardziej agresywna wobec tego oprawcy. Dokładnie. To jest ten właśnie na kontekst. Więź, a też widzę z takiego punktu widzenia ewolucyjnego, że to też było po to, abyśmy stali w obronie na przykład naszego plemienia. Dokładnie, dokładnie. Więc to też tak fajnie można wytłumaczyć, bo powiedziałam, że sama idea niebieskich stref jest ideą nienaukową, ale możemy znaleźć w badaniach, to jeszcze wrócę do tej diety na bazie roślinnej, wiemy z wielu badań, że dieta z dominacją właśnie roślin jest dietą, która chroni nas przed rozwojem chorób, czyli tak naprawdę przed starzeniem, więc nawet jeśli to nie jest naukowa idea, to pojedyncze wspólne cechy, które przez Buettnera były opisane właśnie na tych niebieskich stref, można fajnie podeprzeć takimi badaniami, które są już po prostu gdzieś sprawdzone klinicznymi. Czyli mamy więzi rodzinne. Druga sprawa to było tworzenie sieci znajomych. Tak naprawdę od najmłodszych lat
osoby mieszkające w tych niebieskich strefach miały taką sieć przyjaciół, które też były dla nich wsparciem, czyli troszeczkę funkcjonowały jak rodzina. Kolejna rzecz to było takie poczucie przynależności właśnie do komuny. Powiedziałam, że często w tych niebieskich strefach obserwowało się takie zjawisko, że te osoby były bardzo religijne, a tu nie chodzi o sam kontekst religii, tylko po prostu przynależności człowieka do jakiejś grupy. Rutyny, które są, czyli chodzenie na msze, modlitwa, medytacja, to wszystko bardzo pełni ważny aspekt, jeśli chodzi o taką higienę naszego zdrowia psychicznego i to właśnie było charakterystyczne dla tych niebieskich stref. Ale też co, też wiesz co, wydaje mi się, że nawet już abstrahując od takich obrządków właśnie religijnych czy tradycyjnych, to sam fakt, że my czujemy się potrzebni społeczności, że możemy w ogóle coś z siebie dać, że dzięki temu ktoś może mieć ciepły posiłek albo możemy pomóc komuś coś przenieść do ich domu, to już sprawia, że my mamy poczucie, że nasze życie jest jakieś takie bardziej wypełnione sensem. No nie? Właśnie i dobrze, że o tym mówisz, bo jakby takim tą wisienką na torcie, jeśli chodzi o te cechy, jest to, że ludzie z tych niebieskich stref mieli coś takiego, że oni potrzebowali, znaczy mieli cel swój w życiu, tak? Na Okinawie to jest Ikigai, dokładnie, a na Kostaryce, na Półwyspie Nikoya to było plan de vida, czyli plan na życie. I to się wszystko pięknie łączy z tym, co powiedziałyśmy, tak? Czyli te relacje rodzinne, jest sens, wiadomo, jest po co żyć, tak? Po to, aby wychować dzieci, dożyć spokojnej starości, pójść na mszę do kościoła, tak? Takie bardzo proste, przyziemne rzeczy, które dają spokój i wyciszenie cel temu człowiekowi. Jeszcze jedną cechą, która też znowu łączy się fajnie z tym wszystkim, to jest to, że ludzie z tych niebieskich stref potrafią wyluzować, tak? Czyli odstresować się i to było charakterystyczne różne metody dla każdej z niebieskich stref. Na przykład na Ikarii i w ogóle na Sardynii, czyli w tych krajach basenu Morza Śródziemnego, tam bardzo powszechna jest tak zwana siesta, prawda? Na pewno wiesz o tym. I co się okazuje? Właśnie badania pokazują, nie w kontekście akurat niebieskich stref, ale generalnie, że osoby, które ucinają sobie drzemki w ciągu dnia, czyli to jest ekwiwalent siesty. Tak, bo tak rozmawiałyśmy wcześniej, obydwie lubimy spać, a ja w ogóle uwielbiam drzemki w ciągu dnia, takie regeneracyjne. Okazuje się, że taka drzemka regeneracyjna może nam obniżyć poziom kortyzolu, czyli jak jesteśmy naprawdę zestresowani i utniemy sobie taką krótką drzemkę 15 do 30 minut, to jeśli mamy coś stresującego wcześniej, to ten poziom kortyzolu może nam się obniżyć. Więc to są takie metody, mówię, one są różnie stosowane w niebieskich strefach. Akurat inni stosowali takie metody, że na przykład ucinali sobie pogawędkę ze znajomym albo z bliską osobą, inni właśnie drzemkę. Także metody są różne. My bardzo często zapominamy o tym tutaj we współczesnym społeczeństwie zachodnim. Jesteśmy zapracowani, zestresowani i właśnie takie drobne rzeczy, nawet taka chwila drzemki czy przerwa od stresującego, oderwanie się od rzeczywistości jest czymś, medytacja na przykład dla innych, jest też czymś ważnym, co charakteryzuje te niebieskie strefy. No i też jest taką cechą długowieczności tak naprawdę. Ale to, co wybrzmiewa jako całość, jako takie podsumowanie, to jest takie proste, spokojne życie wśród ludzi. Dokładnie. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, ja żyję w mieście, jest mnóstwo hałasu. Teraz nawet słyszę, jak rozmawiamy, bo jesteśmy przecież w centrum miasta, jak syreny karetki, tak, wydają dźwięk. Więc to jest takie totalne przebodźcowanie, które mamy tutaj, żyjąc w mieście. I nam jest łatwo powiedzieć, jeśli ktoś mieszka na wsi, ma spokojne życie, tak jak osoby właśnie z niebieskich stref, tylko jak mamy sobie poradzić w mieście, tak? Jest to dużo na pewno trudniejsze. Natomiast dla chcącego nic trudnego, więc myślę, że taka świadomość swojego zdrowia i tego, co się z nami dzieje i co wywołuje u nas różne objawy, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. I to jest pierwszy krok, żeby podjąć jakąś zmianę w swoim życiu. Mam do Ciebie teraz milion pytań, ale zanim sobie to wszystko poukładamy, to ja też
słyszałam, powiedz mi, czy to jest prawda, że w ogóle nazwa Niebieskie Strefy jest tak przypadkowa, bo chyba ten gość na mapie zaznaczył te miejsca niebieskim mazakiem? Tak, to dokładnie taka jest historia, no. bo też przygotowując się poszukałam. A propos naukowych dowodów właśnie, że ta nazwa jest przypadkowa, nie wiem na ile jest przemyślana, niebieski, taki uspokajający kolor. Rzeczywiście na mapie, którą Biutner i jego zespół stworzyli, niebieskim flamastrem po prostu zaznaczyli, tak, te niebieskie strefy. Także, tak jak powiedziałam, jest to idea nienaukowa, ale same elementy, które jakby tą syntezę danych, którą zrobili, jest jak najbardziej poparta w wielu po prostu badaniach, tylko te pojedyncze elementy, tak? Czy to dieta roślinna, czy to spontaniczna aktywność fizyczna, która też jest super zbawienna dla naszego organizmu. I jeszcze jest jedna kontrowersja, tak wsadzę jeszcze kij w mrowisko, a propos właśnie niebieskich stref. Jakby zdobycie danych na temat długowieczności ludzi nie jest takie proste. Jest dużo fałszerstw. Na przykład jeśli chodzi o Okinawę, ostatnio pojawiły się takie informacje właśnie, że te akty urodzenia, które były brane właśnie przy analizie niebieskich stref, mogły być zafałszowane. Czy to z powodu na przykład wyłudzenia emerytury, takich po prostu przyziemnych rzeczy, czy po prostu bałaganu gdzieś w tych aktach, nie wiem, niecelowego zafałszowywania, tak, bo to są jednak starsze osoby, kiedyś tak dobrze tej dokumentacji urodzeń się nie prowadziło, ale faktem jest, że w Japonii, tak sprawdziłam wczoraj, Japonia jest rekordzistą, jeśli chodzi o stulatków, ale zarzuca się, że akurat na Okinawie niekoniecznie ci ludzie musieli akurat tak długo żyć. Jeśli chodzi na przykład o Loma Linda w Kalifornii, to też zarzuca się to, że te osoby, ta komuna, która tam żyje, Adwentystów Dnia Siódmego, po prostu to jest zamożna komuna i ogólnie jest taka zasada, że osoby zamożniejsze żyją po prostu dłużej niż osoby w ubóstwie. Także jeśli chodzi o niebieskie strefy, jest dużo takich znaków zapytania, których nie jesteśmy, czynników interkalujących, które mogą po prostu jakby wpłynąć na to, czy rzeczywiście to było do końca rzetelnie zrobione. No bo niebieskie strefy kojarzą nam się z długowiecznością, bo od tego to wyszło, tak? Pan sobie szukał miejsc, gdzie ludzie żyją ponad 100 lat, ale czy ta długowieczność jest tożsama też ze szczęściem i z zadowoleniem życia? Bo często się mówi, że tutaj się najlepiej żyje, w tych niebieskich strefach. Czy to jest, możemy tutaj postawić znak równości, twoim zdaniem? Myślę, że tak, że są to takie wzorcowe komuny, które rzeczywiście ważne jest szczęście, bo zwróć uwagę, jest 9 cech. My jako naukowcy głównie skupiamy się na tym, jak stres wpływa, jak jedzenie, jak aktywność fizyczna, szczególnie te dwie ostatnie, aktywność fizyczna i to, jak się odżywiamy, jak wpływa na długowieczność, jak możemy odwrócić na przykład, nie wiem, postem czy restrykcją nasz wiek. Natomiast jak widać, dużą rolę pełniły właśnie te czynniki społeczne, psychologiczne, właśnie to takie po prostu zwykłe szczęście, które pozwalało tym osobom żyć po prostu dłużej. Bo też my możemy, żyjąc w smutny zachodni sposób, dotrwać do bardzo sędziwego wieku, ale ten komfort życia i ten poziom życia nam stopniowo spada. Tutaj się wydaje, że te osoby, o których mówisz, oczywiście uogólniając, są w stanie żyć dosyć wygodnie, sprawnie, aż do tej późnej starości. Tak, to dobrze, że ten temat poruszasz w ogóle właśnie, bo to jest podstawowe pytanie, jak my długo chcemy żyć. Dobrze, że mówisz właśnie o tym, w jakim my komforcie żyjemy, bo życie nawet do 150 lat za wszelką cenę niekoniecznie musi być dobre. Chodzi, żeby być szczęśliwym i przede wszystkim żyć w zdrowiu i być sprawnym. Nie wiem, czy wiesz, ale nasza długość życia wydłużyła się bardzo w ciągu ostatnich setek lat. Udało mi się dotrzeć do danych, że w połowie XIX wieku ludzie rzadko przeżywali na świecie jako średnia. Do 40 roku życia jakby były wyjątki, gdzie rzeczywiście te osoby mogły żyć dłużej, no ale średnia była 40 lat. Zobacz, teraz w Polsce, jak sprawdziłam dane GUS-u, na zeszły rok to dla kobiet było 81 lat, dla mężczyzn 73, a już... Wow, ale duża różnica między kobietami. Tak, 73 i 80, tak, no właśnie. Dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, to też jest temat pewnie na oddzielny podcast, bo też nie wiemy, ale rzeczywiście jest parę takich przesłanek, bo to są zarówno czynniki biologiczne, jak i społeczne. Jak spojrzymy na dane GUS-u na przykład na rok 1960 w Polsce, to mniej więcej ludzie żyli średnio o 10 lat krócej. Czyli my
sukcesywnie wydłużamy sobie życie, natomiast właśnie pytanie, czy żyjemy ciągle w dobrym zdrowiu? I właśnie to pytanie powinniśmy sobie zadać i wszystkie rzeczy, które robimy, żeby wydłużyć nasze życie, były nakierowane na to, żeby to życie było po prostu w dobrej jakości, nie tylko szczęścia, dobrobytu psychicznego, ale też, żeby nasze narządy były sprawne i przede wszystkim, żeby sprawny był nasz mózg, bo ostatnio oglądałam wykład profesora Betulaniego, to jest taki bardzo znany neurobiolog polski i właśnie powiedział bardzo ciekawą rzecz, o której nawet ja jako biolog nie wiedziałam, że nasz mózg żyje dłużej niż nasz organizm, tak? I tak naprawdę, tylko pytanie, czy ta sprawność jest tak samo długa, jak powinna być. Także powinniśmy szczególnie o cały organizm zadbać, ale też o nasz mózg, żeby on się wolniej po prostu starzał. Zanim przejdziemy do tego też, jak my możemy wpłynąć na to, żebyśmy żyli dłużej tu i teraz, na przykład w Polsce, to właśnie jest taka kwestia, która też łączy te miejsca, o których powiedziałaś, czyli one są mniej więcej podobnie umiejscowione na podobnej szerokości geograficznej, bo mamy tutaj też ten czynnik pogodowy. Wydawać by się mogło, że to są wszystkie miejsca ciepłe i słoneczne. Czy specjalnie o tym właśnie nie powiedziałaś, bo to nie jest gwarancja zdrowia i długowieczności, czy jednak jest to jakiś aspekt, który wpływa na nasze zdrowie? Ja osobiście z mojego badania prywatnego na jednej osobie mogę powiedzieć, że słońce ma duży wpływ na moje samopoczucie i to, jak się czuję na co dzień, więc jestem ciekawa, co mówią na to badania. Okej. Czyli pytanie jest, czy żyjąc w takich strefach, jak i żyją osoby w niebieskich strefach, tak, może czy mieć... Czy to też jest ten czynnik, który miał myślę, duży że wpływ. Tak. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl i o badania, no to jest witamina D. Tak, wiadomo, że jakby witaminę D możemy suplementować, no ale najlepsza jest taka, która po prostu pochodzi ze słońca. To jest jeden czynnik, który może wpłynąć na nasz nastrój i nasze zdrowie. Druga kwestia, no to jest też inaczej jakby funkcjonuje rytm dobowy tutaj u takich osób. Na przykład są badania, które pokazują, że w okresach letnich mamy większą insulinowrażliwość, tak? Czyli lepiej tak naprawdę metabolizujemy pokarm, mówiąc tak bardzo prosto i obrazowo. Na pewno słońce wpływa na nasz nastrój, na to, jak funkcjonuje mózg, więc przyznam szczerze, że nikt tego nie badał, jeśli chodzi o niebieskie strefy, bo same niebieskie strefy nie są jakby ideą naukową, ale myślę, że może mieć to ogromny wpływ. Też kwestia na pewno dostępności produktów innych, świeżych, tak? Bo jednak w tych strefach zimniejszych mamy ograniczony dostęp do świeżych produktów. Są to produkty albo z jakiegoś eksportu, albo z importu, przepraszam, albo właśnie ze szklarni. A to ma bardzo duży wpływ, chociaż uważam, że robimy duży błąd, nie jedząc sezonowo. My się boimy, my lubimy bardzo zapożyczać modele z innych regionów świata. Uwielbiamy dietę śródziemnomorską, która oczywiście jest najlepiej przebadaną dietą, jest uważana za jedną z najdroższych, to jest fakt, ale to nie znaczy, że nie jedząc tutaj regionalnie, na przykład w okolicach Bałtyku, gdzie jesteśmy, te produkty, które tu mamy, na przykład warzywa korzeniowe, są złe, tak? Jakby lubimy obce, zagraniczne rzeczy, egzotyczne owoce i rzadko doceniamy to, co jest na miejscu, to, co mamy lokalnie, tak? Zresztą teraz dużo się mówi o diecie planetarnej, prawda? I ona chyba troszkę tą ideę gdzieś tutaj promuje, żeby jeść lokalnie, bo jest to lepsze też dla naszego środowiska, po pierwsze, i też dla nas, bo jemy produkty, które nie przebywają tysiąców kilometrów, żeby trafić na nasz talerz. Jeszcze w kontekście tego słońca przychodzi mi na myśl, że kiedy jest ładna pogoda, kiedy jest cieplej, my też jesteśmy więcej na dworze, więc ten spontaniczny ruch jest bardziej promowany i też spotykamy się z ludźmi, chce nam się wychodzić z domu, więc też tutaj jest ten czynnik taki pośredni, społeczny. Dokładnie, który sprzyja raczej. Tylko wiesz, z drugiej strony tam jest tak cały rok, ale jakby gatunek ludzki też wywędrował do miejsc, tak właśnie północ, gdzie są bardziej wyrażone pory roku, tak? Bo powiedzmy, że w tamtych krajach te pory roku są mniej wyrażone, więc my po prostu dostosowując się do naszej strefy klimatycznej, powinniśmy bardziej właśnie jeść sezonowo, ruszać się sezonowo, nawet czasami sobie odpuścić ruch może w takich bardziej miesiącach, gdzie jest
chłodniej, gdzie to nie sprzyja, pozwolić sobie, nie wiem, przytyć ten kilogram, bo to też jest taka naturalna kolej taki rzeczy. Kocyk cyklu. Sobie wyhodować. Dokładnie, więc nie bójmy się tego, odpuśćmy sobie, dajmy sobie czasami odpuścić, nie katujmy się cały rok, jakby dajmy się ponieść też tym cyklom natury, tak, bo gdzieś organizm człowieka i zwierząt jakby ewoluował, dostosowując się do tych cyklów natury. Ale super, że powiedziałaś właśnie, że te miejsca łączy dieta bogata w produkty roślinne, ale właśnie nie było żadnych konkretów, bo w każdym tym miejscu Dokładnie. Jedzą zupełnie inne rzeczy, które daje im ziemia w tej szerokości geograficznej. Dokładnie. I to jest super istotne. I przykład jest strączków na przykład. Tak, strączki są praktycznie w każdej szerokości geograficznej. Tak? Na Okinawie to bardziej będą produkty z soi, tak? U nas to może być bardziej fasola na przykład, tak? Czy soczewica. Także jest jakby, można znaleźć taki wspólny kor, jeśli chodzi o dietę, a tak jak mówisz, te produkty będą inne i te osoby tak samo długo żyją, tak? Wiesz, dieta w Azji się tak diametralnie różni tak. od diety śródziemnomorskiej. No dokładnie, i tak właśnie mówisz, że my lubimy sobie zapożyczyć kopiuj wklej coś i w Japonii będą jeść mnóstwo soi, mnóstwo tofu i to ma sens, to jest przygotowane tam na świeżo, najwyższej jakości. Czy jeżeli mieszkamy, nie wiem, no już dajmy przykład Polski, to teraz będziemy importować wszystkie rzeczy z japońskiego sklepu? No nie, jakby nie o to tutaj chodzi, Dokładnie. Tylko żeby sobie ten styl życia zaadoptować pod swoje możliwości. No więc nasuwa się pytanie, czy my w takim razie w każdych warunkach, no, oczywiście oprócz jakichś ekstremalnych, drodzy Państwo. Mm-hmm. W każdych warunkach, czyli mieszkając sobie po prostu w Polsce, mm-hmm. możemy zapożyczyć różnego rodzaju nawyki z tego stylu życia niebieskich stref i to nadal będzie działać i nadal możemy liczyć na długowieczność. Jak najbardziej, bo zauważ, że te cechy, które wymieniliśmy, one są bardzo uniwersalne. To chociażby nawet radzenie sobie ze stresem, czyli takie zatrzymanie się na chwilę, nie bycie w tym pędziem stresu. Każdy może znaleźć inną metodę. Jednego to będzie modlitwa, jeśli ktoś jest wierzący, dla innego to będzie medytacja, niekoniecznie związana z jakimś uniesieniem duchowym. Drzemki są bardzo uniwersalne, tak? One są charakterystyczne w ogóle dla krajów, gdzie te jakby dla gorących klimatów, gdzie po prostu w tym okresie, gdzie jest bardzo gorąco, nie da się funkcjonować. Po prostu organizm sam chce odpocząć, jakby wycofuje się, zwalnia metabolizm. Także jak najbardziej. Spacerki. Rozmowa z kimś. Spontaniczna aktywność fizyczna. Ja wiem, że nie każdy lubi porządki domowe, ale akurat osoby, które znam, nie mówią o tym głośno, ale uwielbiają sprzątać, bo je to relaksuje. Przecież chciałabym być tą osobą. A okej, okay, to akurat ja uwielbiam na przykład. Mnie to bardzo, słuchaj, odstresowuje. Wiadomo, że tego czasu jest coraz mniej, ale zobacz, jakie to jest pożyteczne. Przy okazji się odstresujesz, jeśli lubisz to oczywiście. Tak. No i zrobisz jeszcze porządek. Muzyka relaksacyjna, wiesz, to jakby to tak jak z aktywnością fizyczną, mówi się. Dla każdego coś musi być dopasowane indywidualnie. Jedni lubią rower, jedni tego roweru nienawidzą, tak? Okej, jeśli ktoś chodzi na siłownię, to nie jest nic złego. Teraz, żeby ludzie nie zrozumieli, że chodzenie na siłownię jest złe. Jeśli cały dzień pracujesz przy biurku, no to ta siłownia będzie dla ciebie zbawienna. Każdy ruch jest lepszy niż żaden ruch. Wiesz, to może być 15 minut ćwiczeń na przykład rozciągających, tak, na kręgosłupie. Zacznijmy od małych rzeczy, bo ludzie też często lubią rzucać się na głęboką wodę. Ja podam taki przykład właśnie chociażby ze strączkami. Tak trochę skaczę po tych tematach, ale próbuję takie praktyczne rzeczy gdzieś tutaj z tego wyciągnąć. Wcale w Polsce jedzenie strączków nie jest takie popularne, szczególnie u osób, które tego zdrowego stylu życia gdzieś nie mają i go nie prowadzą. I jak zaczynają wprowadzać te strączki, to dzieje się coś strasznego, bo po prostu nasza mikrobiota, to są, w ogóle strączki są mega zdrowym produktem, bo mają dużo białka wartościowego, mają dużo błonnika rozpuszczalnego, mają dużo składników mineralnych i witamin. No i właśnie, one wspierają też naszą mikrobiotę, o której się tak dużo ostatnio mówi. I niestety takie nagłe wprowadzenie strączków w dużych ilościach nie skończy się na dobrze. Po prostu możemy mieć rewolucję w brzuchu. Dlatego metoda małych kroków się super sprawdza. I tak jest ze wszystkim. Czy z aktywnością fizyczną, czy nawet metodami relaksacji. Nie musimy od razu chodzić na jogę i robić jakieś medytacji godzinnych. Mały krok, to już jakby to bardziej nas zachęca. Tak samo jest ze strączkami. Zacznijmy od, nie wiem, od garści strączków, nie wiem, od humusu. Humus się bardzo łatwo robi, bo jestem fanem wielkim humusu. Kocham. Ty też kochasz pewnie taki. Można go robić tam mnóstwo różnych sposobów, więc zacznijmy sobie po prostu od humusu. Orzechy. To jest kolejny taki produkt, który jest dosyć uniwersalny, a jest bardzo zdrowy na całym świecie, tak? Możemy
mieć orzechy, na przykład orzechy włoskie, orzech laskowy, to jest orzech, który jest taki przypisany do naszej strefy klimatycznej. Nie rzucajmy teraz się i nie jedzmy dwóch garści orzechów, tak, bo też nie będziemy się potem dobrze czuli. Zacznijmy od kilku orzechów dziennie, tak, przemycajmy nawet sobie gdzieś po posiłku i już to będzie miało impact na nasze zdrowie i wydłuży nasze życie. Ja bym też zachęcała w ogóle do samych diet roślinnych, bo ja wiem, jak trudno jest ludziom wykluczyć same diety eliminacyjne, bo jednak dieta wegańska czy wegetariańska jest rodzajem diety eliminacyjnej, gdzie nie jemy niektórych produktów. Wiem, jak to jest ciężko psychicznie dla wielu osób, żeby zrezygnować z produktów, które jedli całe życie gdzieś. Także nawet wprowadzenie, nie musimy rezygnować z mięsa, jest go mniej, szczególnie tego przetworzonego, kosztem właśnie warzyw. Strączki są o tyle super i to jest fajnie w ogóle podparte badaniami naukowymi a propos szlaków długowieczności i szlaków molekularnych, które są aktywowane właśnie... Co to są szlaki długowieczności? To brzmi tak jak jakaś wędrówka w górach. Dobra, to ja może zaraz... Ja powiem tylko o tych strączkach i zaraz wytłumaczę, bo strączki są super, bo okazuje się, że w ogóle białko, za dużo ilość białka w naszym diecie, takiego białka pełnowartościowego, jakim jest białko właśnie w nabiale, w jajach czy w mięsie, niestety może aktywować szlaki, które są niekorzystne na naszą długowieczność. To jest szlak mTOR, o którym zaraz powiem więcej. Natomiast strączki są o tyle fajne, bo one mają całą pulę aminokwasów, czyli tego pełnowartościowego białka, ale powiedzmy, tak mówiąc kolokwialnie, jest ono rozcieńczone poprzez błonnik i różne inne składniki, które w środku się znajdują. I to powoduje, że ten szlak niekorzystny dla długowieczności właśnie nie jest aktywowany, bo taki aminokwas metionina, właśnie to jest aminokwas, który może aktywować te szlaki, które nie są korzystne dla długowieczności, a właśnie dieta oparta o rośliny, właśnie w strączki, będzie dużo łagodniej działała na nasz organizm. No i czym są szlaki długowieczności? Tak, bo ja tak mówię o tym tajemniczo i właściwie to przygotowałam się, że głównie o tym będę mówiła, bo jestem biologiem molekularnym, więc mnie to mega wszystko fascynuje, więc jedząc coś zawsze myślę, albo robiąc coś, jeśli chodzi o stycze, patrzę, jak to wpływa na nasze szlaki. Na pewno o sirtuinach słyszałaś. Słyszałam, ale możesz nam zrobić cały background. Dobrze. Czym są i sirtuiny, i szlaki długowieczności? Mm-hmm. Można powiedzieć, że są takie trzy szlaki długowieczności, jest ich więcej, natomiast to są te, które są najczęściej badane przez naukowców. Domyślam się, że o sirtuinach dużo osób słyszało, ponieważ one bardzo do takiej popularnej nauki weszły. Tak, ja znam stąd, że usłyszałam, że na diecie sirtuinowej, uwaga, schudła Adele. I myślę, że tak mogła o tym usłyszeć znaczna część populacji. Takie jest działanie mediów i takie rzeczy się klikają. Tak, to co się klika i co jest bardzo marketingowe jest na pewno znane, co ma swoją dobrą stronę, bo ludzie o tym słyszą, ale czasami słyszą jakby w krzywym zwierciadle albo wypaczone. Bo finalnie nie wiem, o co chodzi. Wiesz, łapiemy jakieś strzępki informacji. Wiemy, że schudła po prostu, że super dieta, cud kolejna. Po prostu sirt magia. Tak. Sirtuiny to są takie białka. W ogóle może ja taki krótki zrobię, bardzo krótki, nie będę bardzo zarzucała takim naukowym żargonem wstęp na temat tego w ogóle, dlaczego się starzejemy. Bo sobie tego pytania nie zadałyśmy i to jest chyba ważne, żeby zrozumieć, jak potem jakimiś interwencjami możemy to życie wydłużać. Teorii jest mnóstwo. Tak naprawdę nie chcę ich wszystkich omawiać. Są takie cechy charakterystyczne starzenia się, jak na przykład niestabilność genomowa, czyli nasz materiał genetyczny powiedzmy się wypacza. No i też dochodzi do takich zmian na poziomie ekspresji genów, czyli mamy DNA, mamy informację, która jest kodowana w tym DNA, ale jakby nie wszystkie geny ulegają ekspresji, nie wszystkie się ujawniają. Bo zwróć uwagę, że Twoje komórki organizmu są różne. Inaczej wygląda komórka wątroby, inaczej skóry, inaczej komórka nerwowa. I też zauważ, że one mają ten sam materiał genetyczny. Tak? Nasze komórki nie mają innego materiału. Tak, jesteśmy jednorodni genetycznie. I różnica polega na tym, że każda z tych komórek ma inny profil ekspresji genów, inną tożsamość, czy taki można powiedzieć inny dowód osobisty. I taka teoria, jak teoria szumu informacyjnego, która osobiście mi najbardziej odpowiada, która też jest gdzieś promowana przez doktora Sinclaira, pewnie słyszałaś, to jest taki w sumie pionier, jeśli chodzi o badania długowieczności aktualnie. I
w czasie, jakby z czasem, dochodzi do zwiększonego szumu informacyjnego. Czyli ta ekspresja genów i zjawiska epigenetyczne, które kontrolują to, powodują, że komórki zaczynają z wiekiem tracić swoją tożsamość. Tak? Jakby jest totalny brak kontroli nad tym, co się dzieje w komórkach. To tak w bardzo dużym skrócie. No i teraz tak, mamy różne szlaki, które mogą zapobiegać temu szumowi informacyjnemu. I tutaj podstawą są właśnie te zjawiska epigenetyczne. I sirtuiny to są takie białka, które mogą kontrolować nasz informację genetyczną, tą ekspresję genów, bo to są enzymy, które dodają bądź usuwają niektóre znaczniki z naszego genomu. Dlatego są takie kluczowe, jeśli chodzi o długowieczne. Chodzi że o to, że one powodują, że ten szum informacyjny po prostu nie jest tak głośny i jakby on się dzieje, ale w dużo wolniejszym tempie. Jeśli chodzi o sirtuiny, mamy kilka takich sirtuin u nas w organizmie i każda będzie pełniła inną funkcję. Niektóre będą w jądrze komórkowym i będą się opiekowały naszym materiałem genetycznym, niektóre będą w cytoplazmie komórki i będą regulowały i pilnowały podziałów komórkowych, aby komórki prawidłowo się dzieliły. Z kolei inne będą w mitochondriach, to są takie centra energetyczne naszego organizmu i one będą tam pilnowały, żeby wszystko było w porządku. I podejrzewa się, że te jakby szlaki sirtuin są bardzo stare ewolucyjnie, to się mówi. Czyli one występują zarówno u prostych organizmów, na przykład u drożdży, ale u bardziej złożonych, takich jak muszka owocowa, czy już takie bardziej rozwinięte zwierzęta jak my ludzie. I one jakby wytworzyły się po to, aby nas chronić w trudnych warunkach. No i właśnie, i my teraz możemy to wykorzystać tak naprawdę, tą aktywność sirtuin do tego, aby wydłużać nasze życie. I co tak pewnie zastanawiasz się, co w ogóle wpływa na te sirtuiny? Dlaczego one ulegają ekspresji? Dlaczego w ogóle są aktywowane? Okazuje się, że na przykład polifenole, resweratrol słynny, mówiłyśmy alkohol, mówiliśmy o czerwonym winie, ale to jest mit, bo resweratrol znajduje się w bardzo różnych produktach roślinnych, nie tylko w samym winie. To jest taka cząsteczka, która właśnie potrafi aktywować sirtuiny, czyli te szlaki długowieczności. Mamy jeszcze inny szlak, który nazywa się AMPK. Tak w skrócie, już nie będę rozwijała tych skrótów, żeby tutaj słuchacze nie zarzucać jakimś trudnym żargonem. I co ciekawe, szlak AMPK i sirtuiny są w takiej komunikacji. Aktywacja sirtuin powoduje aktywację AMPK i AMPK też aktywuje sirtuin, więc one są takie bardzo połączone, jeśli chodzi o szlaki metaboliczne. Sam AMPK jest to taki szlak, który odpowiada za metabolizm naszego organizmu i on reaguje na dostępność energii w środowisku. To też jest taki bardzo szlak konserwatywny, jeśli chodzi o ewolucję. On jest też u bardzo takich prostych organizmów i on pozwalał nam też przetrwać. Czyli jeśli w środowisku było mało energii, na przykład nasi przodkowie nie upolowali, nie wiem, mamuta albo jakiegoś innego zwierzęcia, to był głód, tak? I wtedy ten szlak był aktywowany. I ten szlak ma to do siebie, że on mobilizuje nasz organizm tak, że nastawia go na oszczędzanie. Na przykład jest głód, uruchamia się coś takiego jak autofagia. Pewnie słyszałaś o autofagii kilka lat temu. W kontekście postu przerywanego. Dokładnie. Tak. Autofagia, za tą jakby odkrycie autofagii też kilka lat temu została przyznana Nagroda Nobla. Autofagia to jest taki nasz sprzątacz wewnętrzny, czyli jak nie ma pokarmu w środowisku, to organizm zaczyna się trochę żywić sobą, ale nie zjada się dokładnie od środka, ale usuwa zbędne, uszkodzone komórki, białka w organizmie. I o tyle ten szlak jest korzystny właśnie AMPK, że on uruchamia tę autofagię i właśnie restrykcja kaloryczna jest jednym z takich, czy głodzenie jest takim jednym z mechanizmów, który uruchamia ten szlak molekularny. I to są sirtuiny i AMPK, to są tacy dobrzy gracze, jeśli chodzi o długowieczność. Musimy dążyć do tego, aby aktywować te szlaki, żeby być długowiecznymi. Natomiast złym graczem jest szlak mTOR. I to jest szlak, który na pewno kojarzą panowie, którzy chodzą na siłownię, bo oni ciągle mówią o tym szlaku mTOR, dlatego że to jest taki szlak, który jest anaboliczny, czyli AMPK jest bardziej kataboliczny, czyli chodzi bardziej do rozkładu i zatrzymania podziałów komórkowych. Natomiast szlak
mTOR jest anaboliczny, czyli ma przeciwstawne działanie, to jest budowanie komórek, podziałów, mięśni. Organizm się mobilizuje i aktywacja tego szlaku to jest informacja dla organizmu, że są dobre czasy, że jest dostatek jedzenia. Dlatego on jest bardzo wrażliwy na przykład na dostępność glukozy, czy też generalnie cukrów prostych, aminokwasów i właśnie dieta bogata w takie w białko pełnowartościowe i w cukry jest takim sygnałem dla szlaku mTOR, że był on aktywowany. I też niska aktywność fizyczna, czyli tak jakby jesteśmy w dostatku, to ten szlak, który jest wrogiem długowieczności, jest u nas aktywowany. I co ciekawe, szlak wcześniej wspomniane szlaki AMPK i SIRT, one hamują szlak mTOR, czyli one troszkę działają przeciwstawnie. Więc jakby jeśli chodzi o długowieczność, to ten szlak mTOR powinien być wygaszony w przeciwieństwie do tamtych szlaków. I on też właśnie, znowu dla naszych przodków też on był ochronny, bo on też powoduje, że organizm jak jest niedostatek żywności, to on ulega wygaszeniu. Mam nadzieję, że się nie zapętliłam i dobrze wytłumaczyłam ten szlak. Tak, ja po prostu sobie układam to wszystko w głowie i nasuwa się pytanie, to w takim razie osoby, które budują masę na siłowni, szybciej się zestarzeją? Często pada to pytanie do mnie, jak się mówi o szlaku mTOR, bo mam wrażenie, że osoby, które chodzą na siłownię, budują masę mięśniową, mają obsesję na punkcie szlaku mTOR, bo to jest główny szlak, który jest właśnie związany z budowaniem masy mięśniowej. Ja zawsze opowiadam tak, w naturze nic nie jest zero-jedynkowe, bo taka jest prawda, nie jesteśmy w stanie, to że ja mówię, że to są dobrzy policjanci AMPK i SIRT, a mTOR jest złym policjantem, to nie jest tak do końca. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, sama dobrze wiesz, że osoby, które nadmiernie ćwiczą, są nawet osoby, które zawodowo uprawiają sport, mają... Nie jest to dobre, tak? To jest tak naprawdę przyspieszenie starzenia się. Nie wiem, czy są badania, w sumie nie sprawdziłam tego, czy osoby, które wyczynowo uprawiają sport, mają krótsze życie, czy szybciej się starzeją. Być może są takie badania. Obstawiałabym, że tak, jako ten naukowiec w tej rozmowie. Znaczy nie domyślam się, że na pewno ten wiek biologiczny, bo to jest tak, że im mamy bardziej podkręcony metabolizm, a jednak przy takiej nienaturalnej aktywności fizycznej, jak jest sport wyczynowy, ten metabolizm się podkręca i niestety nasz wiek, możemy mieć metrykalny wiek taki, a jest coś jak wiek biologiczny i rzeczywiście te osoby mogą z tego powodu, że intensywniej mają ten metabolizm podkręcony, mogą mieć być starsze biologicznie, tak, względem wieku metrykalnego. Więc podsumowując, to nie jest tak, że teraz wszystkie osoby, które chodzą na siłownię i budują masę, mają się przestraszyć, że nie mogą budować tej masy, bo szlak mTOR im skraca życie. To nie jest takie proste, każdy z nas jest inny. Ja myślę, że tak rozmawialiśmy na początku, Karola, że umiar we wszystkim. Zarówno z aktywnością fizyczną, również ze zdrową dietą też umiar, bo pamiętajmy, że nasza głowa zawsze pracuje. Jeśli my będziemy sztywno podchodzili do jakichś rutyn, do jakichś, nie wiem, do diety nawet. Zobacz, do zasad po prostu. Dokładnie, do zasad. Myślę, że trzeba mieć luz we wszystkim, w diecie, w aktywności fizycznej, bo wtedy my się będziemy stresowali bardziej tym, że czegoś nie zrobiliśmy, a tak jak powiedziałam, metoda małych kroków jest dużo, dużo, dużo lepsza. Musisz teraz zaspokoić naszą ciekawość, jaka to będzie dieta, czy też styl życia ten prosirtuinowy. Okej. Nie będziemy mówić o diecie SIRT może, bo to rzeczywiście jest jakiś... Opowiem tak. Możemy wymyślać różne diety. Ja mam w ogóle taką obserwację, tak mniej więcej od 8 lat. Ja nie jestem dietetykiem oczywiście, ale bardzo się interesuję dietetyką i zdrowym stylem życia i mniej więcej tak od 8 lat siedzę w badaniach naukowych i obserwuję różne trendy. I jeszcze pewnie wcześniej te trendy też były. Jakby każdą dietę zdrową, którą się wymyśli w tej chwili, czy nada się jej nową nazwę, czy to będzie dieta Adele, czy dieta SIRT, czy dieta niebieskich stref, przewijają się te same czynniki, słuchaj. I to nie jest tak, że... Ja też w ogóle wręcz mam takie podejście, że nie wiem, czy my coś nowego wymyślimy z tą dietą, bo my ciągle kombinujemy. Tak. A przecież nasi... Tak naprawdę nasi przodkowie w ogóle się tym nie przejmowali, tak? I mogli dożywać nawet 100 lat, oczywiście jeśli nie zjadł ich drapieżnik, tak? Także jakie to są wspólne cechy? Ja jeszcze tylko powiem o, może zanim o tym powiem, jeszcze jak pozwolisz, o samej restrykcji kalorycznej. Bo... No jest to połączone z dietą, więc jest to jak najbardziej zasadne. Dokładnie, dokładnie, ale chcę wyjaśnić, bo ludzie myślą, że jak będą teraz prowadzić głodówki, to że to jest metoda na cały życie. Absolutnie tak nie jest. Jeśli chodzi o badania naukowe,
to badania z restrykcją kaloriczną są przede wszystkim prowadzone na innych organizmach, na drożdżach, na muszkach owocowych. Jest taki robaczek, który nazywa się C. elegans. Cool. No właśnie, to jest taki model, w którym bada się po prostu różne rzeczy, jeśli chodzi o takie modele zwierzęce w biologii. Badania są też na naczelnych, na przykład na makakach, jeśli chodzi o restrykcję kaloryczną. Mhm. I bardzo często w tych badaniach ta restrykcja jest bardzo, bardzo duża, wręcz jakby zahacza o jakby taką, powiedziała, głodówkę. Natomiast badania na ludziach, z udziałem ludzi, są krótkoterminowe i nie do końca wykazują, czy rzeczywiście takie restrykcje mogą być metodą na to, żebyśmy byli bardziej długowieczni. Natomiast jeśli chodzi o post przerywany, to już jest dużo więcej ciekawszych badań, szczególnie jeśli chodzi o post ten 16/8, czyli że 8 godzin jemy i 16 godzin postu. Ja wiem, że dla niektórych osób to znowu jest coś, może być bardzo trudnego do osiągnięcia. Jakby te posty też dopuszczają przesunięcie tego czasu, jeśli chodzi o poszczenie i jakby ten okres poszczenia i niepuszczenia. Ale moim osobistym zdaniem najlepszym chyba jest taki post po prostu nocny. Czyli prosta zasada, już nie wchodząc w to, czy pościmy 16 czy 8, bo znowu zapętlamy się w jakiś po prostu schemat bezsensowny, tak, który nas stresuje. Poszczenie naturalne, kiedy śpimy. Wystarczy, że zjemy odpowiednio wcześnie kolację, utrzymamy ten długi post nocny i tu badania pokazują rzeczywiście, że to już nam poprawia bardzo różne parametry metaboliczne, a tym samym może nam wydłużyć życie. Więc jeśli chodzi o restrykcję kaloryczną i posty, to tak naprawdę złotym środkiem jest post właśnie ten nocny. To nie jemy w nocy. Po prostu, tak. Nie najadamy się na noc. Wiadomo, że jak ktoś pracuje, ktoś zmianowo, to jest to mega trudne, ale to też jest w ogóle oddzielny temat, bo to jest totalne zaburzenie rytmu dobowego. Natomiast myślę, że bardzo powinniśmy pilnować tego, jak późno jemy kolację i żeby ten post nocny był jak najdłuższy. I to jest taki złoty środek. Natomiast jeśli chodzi o znowu, zasada, nie przejadamy się, czyli pozostawiamy sobie 80, powiedzmy tak pi razy oko oczywiście, 80% na jedzenia. Odchodzimy właściwie od stołu jeszcze troszeczkę głodni, bo wiadomo, że ta informacja gdzieś do głowy nam później dociera. Jeśli chodzi o sam skład diety, to też znowu nie podajmy w paranoję, że ma być 30%, nie wiem, białka albo 20% węglowodanów albo odwrotnie. Myślę, że w naszej diecie powinny być, dieta powinna być przede wszystkim odżywcza. Gęsto odżywcza, tak? Jak najmniej pustych kalorii, jak najmniej przetworzona. To jest też bardzo ważne, tak? Żeby nie kupować gotowych produktów. Strączki powinny się w niej znaleźć. Jeśli nie jesteśmy weganami, wegetarianami, to niewielka ilość mięsa albo produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli na przykład nabiał czy jaja. Bo też mówiąc to, mówię to, co się dzieje w tych niebieskich strefach, tak? Bo to też były te cechy wspólne. Jak największa ilość warzyw różnorodnych, kolorowych, najlepiej lokalnych. Co jeszcze? Produkty o niskim indeksie glikemicznym, tak? Czyli to są produkty, które nam gwałtownie nie podnoszą insuliny w organizmie, bo tego nie powiedziałam, ale insulina też aktywuje szlak mTOR, czyli ten zły szlak, który jest wrogiem długowieczności, więc takie produkty, ale tak naprawdę warzywa w większości mają niski indeks glikemiczny, więc tu jest kolejny powód, dlaczego powinniśmy te warzywa jeść. Także owoce, oczywiście też z umiarem, bo owoce zawierają sporo cukrów prostych, ale znowu, no jakby mają inne składniki, mają błonnik rozpuszczalny, mają witaminy, mają składniki mineralne. Bardzo ważnym elementem i też wspólnym diet długowieczności są ryby. Myślę, że no nie codziennie, ale rzeczywiście ze względu na zawartość kwasów omega-3 jest to mega ważne, aby te ryby były w dietach, bo były one w dietach osób z niebieskich stref. I teraz myślę jeszcze, co jeszcze z tej diety. No, spontaniczna aktywność fizyczna, no, ale to nie jest dieta. No i tyle chyba. Orzechy. O, jeszcze orzechy mówiłyśmy dzisiaj. To też jest taki produkt, który myślę, że powinien być. Dobre źródła tłuszczy. Myślę, że to może być to. Też. Ale zastanawiam się, no bo te wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś w kontekście tej diety promującej szlaki sirtuinowe, już powiedziałam? Tak. No to wszystko oczywiście pięknie się pokrywa z tym, co powiedziałaś o diecie
niebieskich stref, więc nasuwa mi się takie pytanie, czy w takim razie my stosując te wskazówki, rekomendacje lifestyle'owe, no nie tylko żywieniowe, ale te wszystkie, o których rozmawiamy, czy wszyscy mamy równe szanse, czy jednak ten aspekt genetyczny może być tutaj znaczący i dzielić nas jako, jako społeczeństwo? O co chodzi z tymi genami i wpływem genów na długowieczność? Jeśli chcemy nam, w biologii jest tak, czy w badaniach jest tak, że jeśli chcemy sprawdzić, jaki wpływ mają gen na daną cechę, to głównie prowadzi się badania z udziałem bliźniąt jednojajowych, ponieważ one mają identyczny materiał genetyczny, natomiast czynniki środowiskowe inaczej kształtują ich po prostu ekspresję genów. I właśnie z badań wynika, z udziałem bliźniąt jednojajowych, że długowieczność jest uwarunkowana maksymalnie w 25%. To jest bardzo mało, jeśli chodzi o cechę. My jesteśmy przyzwyczajeni, że nasze geny w ogóle wszystko determinują, a na szczęście to się stopniowo zaczyna zmieniać. I pozostała część, czyli te 75-80%, to są czynniki środowiskowe, czyli nasz styl życia, to jak się stresujemy, to jaką aktywność fizyczną uprawiamy, to jak jesteśmy eksponowani na różne toksyny, czyli to ma tak naprawdę największą wartość, jeśli chodzi o naszą długowieczność. Wręcz są takie teorie, które mówią, że, bo wcześniej myśleliśmy, że nasz genom determinuje pewną długość życia u człowieka, a tak naprawdę nie jest. Tak naprawdę duże znaczenie, i to pokazują badania, ma właśnie ekspresja genów, czyli ten, można powiedzieć, drugi genom, epigenom. Czyli mamy genom, DNA, taką sztywną strukturę, która nam koduje informacje o naszym organizmie, i dopiero epigenom wyciąga to wszystko z nas poprzez właśnie regulację ekspresji genów. To, co powiedziałam wcześniej w rozmowie, tak, że dzięki tym modyfikacjom epigenetycznym komórka uzyskuje swoją tożsamość, taki dowód osobisty. Dlatego te komórki skóry, wątroby nerwowe czy komórki krwi różnią się między sobą morfologią i funkcjami, które pełnią. I właśnie wiemy też, że epigenom jest bardzo elastyczny. On bardzo elastycznie reaguje na czynniki środowiskowe, czy naszą dietę, na ruch, na stres. Stąd też uważa się, że my możemy wręcz odwrócić nasz wiek na poziomie biologicznym. Jest taka idea zegarów epigenetycznych, która jest właśnie takim rodzajem tego, jak określa się wiek biologiczny, czyli mamy wiek metrykalny, nie wiem, na przykład mam 30 kilka lat. Natomiast wiek, jeśli będę młodsza, to mogę się odmłodzić i mój wiek biologiczny może mi pokazać, że mam 20 parę lat. Co jest dużo bardziej miarodajne, bo to gdzieś koreluje z tym, jak na przykład szybko niektóre choroby mogą się u mnie jakby rozwinąć. Więc można, podsumowując, powiedzieć, że geny nie mają tak dużego znaczenia. Tak naprawdę ta długowieczność jest w naszych rękach i to, jaki styl życia prowadzimy. To jest bardzo optymistyczny wniosek. Bardzo. Dlaczego motywujący. O tym nie mówimy częściej? Popatrz, jak dziwną drogę przeszliśmy jako społeczeństwo, że uwierzyliśmy w to, że to 25%, z czego sobie nie zdajemy sprawy, kieruje całym naszym życiem. Bo w ogóle w przypadku długowieczności, tak, bo w przypadku różnych cech są to różne procenty, ale w przypadku długowieczności to jest bardzo mało, jeśli chodzi o geny. Że my zakładamy, że nic nie jest właśnie w naszych rękach, że przytrafia nam się jakaś choroba, czujemy się gorzej dlatego, że to miała, nie wiem, nasza babcia czy nasza mama, a tutaj okazuje się, że my zapracowaliśmy sobie stylem życia, jeżeli dobrze to rozumiem, na to, że te czynniki genetyczne zostały już aktywowane, tak? Bo też o to chodzi, rozumiem, że możemy mieć jakieś predyspozycje, dokładnie, ale one się nigdy nie ujawnią. Tak, właśnie to jest słowo klucz, predyspozycje, i tak naprawdę epigenom, czy ta ekspresja genów jest, czyli modulacja, jest takim łącznikiem pomiędzy genami a środowiskiem, bo bardzo często się mówiło, że choroby powstają w wyniku nałożenia się na siebie czynników genetycznych i środowiskowych, tak? No i właśnie, i pośrodku tego wszystkiego jest właśnie epigenom, na który my mamy wpływ. Wiadomo, jeśli mamy gen niekorzystny BRCA, który predysponuje nas do nowotworów piersi, to nie znaczy, że ten nowotwór piersi dostaniemy. Jest jeszcze grupa czynników, na przykład właśnie alkohol, o którym mówiliśmy, czyli spożywając alkohol u takich osób, możemy zwiększać to ryzyko jeszcze bardziej, ale absolutnie geny nie determinują naszego przeznaczenia. My tak naprawdę w dużej mierze mamy naszą długowieczność, nasze zdrowie w naszych rękach właśnie dzięki epigenomowi. Czy ty polecałabyś na przykład robienie sobie takich badań genetycznych, żeby sprawdzać swoje
wspomniane wcześniej predyspozycje? Czy możemy to zignorować i po prostu dbać o siebie lifestyle'owo? Powiem tak, bo pytanie o jakie badania, bo diabeł tkwi w szczegółach, o jakie badania pytasz, bo są badania, które badają predyspozycje do konkretnych chorób i to jest przykładem właśnie gen BRCA. Dobrze ugruntowany klinicznie i wtedy no my wiemy, że mamy takie predyspozycje, które dziedziczymy po rodzicach. Są badania nutrigenetyczne, które badają jakieś polimorfizmy, na przykład podam przykład genu MTHFR. To jest taki gen, który może wpływać na metabolizm kwasu foliowego w naszym organizmie i teoretycznie gdzieś niekorzystne warianty tego genu mogą powodować, że my źle przyswajamy kwas foliowy, ale tym samym możemy zwiększać sobie ryzyko różnych chorób. I powiedzmy, że to są dwie różne rzeczy, tak? Więc pytanie, o co pytasz? Czy... Ja sama nie wiem, o co pytam. Myślę, że my często w świecie zdrowia trochę tak błądzimy, że usłyszymy gdzieś, że ktoś zrobił jakieś badanie, że w sumie chcielibyśmy wiedzieć, że się właśnie robi, stosuje badanie genetyczne, ale nawet nie wiem, czy jest sens zadawać to pytanie i bardziej to rozwijać, bo pomyślmy sobie o tych osobach, które nas inspirują w dzisiejszej rozmowie, tak? Czy starsi panowie na Sardynii zastanawiają się nad tym, czy będą mieli jakąś chorobę, którą miał ich dziadek, dlatego robią sobie badania genetyczne? Dokładnie. Czy świadomość, że mamy predyspozycję do jakiejś ciężkiej choroby i myślenie o tym codziennie służy nam, czy niekoniecznie? Nie? Myślę, że to może być źródło stresu. Wiesz, ja bym nie chciała na to pytanie odpowiadać, bo to jest chyba za krótko tutaj na dzisiejszym podcaście, czy robić badania, czy nie, bo to zależy od sytuacji indywidualnej danej osoby, więc nie chcę dawać jednej odpowiedzi. Natomiast właśnie ci panowie z Sardynii, których przywołałaś, oni się dają ponieść losowi. Oni, podejrzewam, będąc osobami wierzącymi, też pokładają swój los w rękach Boga, tak? I to też jest może takie trochę infantylne, ale z drugiej strony to ich nie stresuje, bo oni gdzieś tam wiedzą, że jakiś los ich czeka, mają swój cel w życiu, tak? Czyli plan Davida. I tym się kierują i nie zastanawiają się, czy mają jeszcze zrobić takie badanie, czy inne. Ja wiem, że jest taka grupa osób, bardzo często się ich biohakerami nazywa, oni chcą bardzo zoptymalizować swoje życie i żyć jak najdłużej długowiecznymi. Powiem tak dosyć pesymistycznie. Nie wiem, czy się da. Możemy zrobić dużo, robiąc proste rzeczy, ale czy my tak się podkręcimy, żeby żyć na przykład 150 lat? Czy my chcemy żyć 150 lat? To jest pytanie, bo badania też takie wstępne w Nature okazały się chyba w zeszłym roku bodajże. Na podstawie różnych biomarkerów naukowcy sprawdzili, ile maksymalnie może żyć człowiek. Bo to jest bardzo ciekawe pytanie, prawda? I okazało się, że to może być 120, a nawet 150 lat. Aktualnie rekord, taki dobrze udokumentowany, bo wiesz, podobno w Biblii też jest napisane, że ludzie żyli po 900 lat. Właśnie, wiadomo. Pytanie, czy to jest dobrze udokumentowane, ale taki najdłużej żyjący człowiek, dobrze udokumentowaną metryką, to jest Francuzka, która żyła 122 lata i 160 parę dni. Więc wiemy realnie, to jest to udokumentowane, że możemy żyć ponad 120 lat, tylko znowu, czy chcemy za wszelką cenę żyć tak długo? Bo nie podejrzewam, że osoba, która żyje 120 lat, będzie do końca żyła w dobrym zdrowiu psychicznym przede wszystkim, nie będzie miała tak zaawansowanej demencji, że nie będzie z nią po prostu kontaktu. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo jeżeli mamy żyć przez kolejne 40 lat, czując się jak w wieku 80 lat przeciętna osoba, która powiedzmy ma wiele problemów zdrowotnych, niekoniecznie. Gdyby się dało przedłużyć nasze lata 20, 30 i 40, bardzo chętnie. Więc może nad tym powinni się skupić naukowcy. Nie żeby wydłużać ten moment na zasadzie, że teraz powiedzmy jest to ta 80 i jakoś nas przytrzymać do 120, utrzymać przy życiu, tylko z jakiegoś powodu zahamować te procesy już na tym wcześniejszym etapie. I nad tym pracują naukowcy, wiesz, bo dieta to jest jedno... Już myślałam, że coś wymyślałam. No właśnie, widzisz, może powinnaś być naukowcem, Karola, to naprawdę dobrze ci idzie stawianie hipotez różnych takich, bo jakby hipoteza jest pierwszym wyjściem, żeby ją zweryfikować, tak? I dokładnie. I jakby udowodnić, czy jest prawdziwa, czy nie. Ale rzeczywiście pracuje się nad tym. Są bardzo intensywne badania. Ja bardzo wierzę, że w ciągu następnych 20-10 lat już uda się na przykład opracować pierwsze leki. Nie wiem, czy słyszałaś o takich lekach jak senolityki czy senostatyki. To są leki, które... Leki, one są dopiero jakby w trakcie rozwoju i co ciekawe, w większości to są polifenole. Na przykład kwercetyna, którą możemy znaleźć na przykład w jabłku czy w cebuli. Oczywiście nie w takich stężeniach jak lek, ale to są substancje, które bada się właśnie pod kątem aktywacji szlaków
długowieczności. Natomiast senolityki to są takie leki, które mają wydłużyć nasze życie troszkę w inny sposób niż szlaki długowieczności, ponieważ na początku mówiłam, że jest sporo hipotez, jak, dlaczego się w ogóle starzejemy. Jest takich kilka znaków rozpoznawczych starzenia się na poziomie komórkowym, molekularnym. Jednym z takich znaków rozpoznawczych jest powstawanie komórek zapalnych o tak zwanym fenotypie zapalnym. Bo jak wiemy, stan zapalny, czyli aktywacja układu odpornościowego, jest związana ze starzeniem się, z większością chorób i z wiekiem też ten stan zapalny u nas rośnie. I niestety u nas w organizmie powstają takie komórki, tak się je fajnie potocznie nazywa komórkami zombie. Myślę, że to będzie bardziej zrozumiałe może dla słuchaczy. O co chodzi? Chodzi o to, że z wiekiem dochodzi do pewnych uszkodzeń w komórce i taka komórka nie może nic ze sobą zrobić. Ona nie wchodzi w tak zwaną programowaną śmierć komórki, czyli apoptozę. Ona po prostu zastyga, staje się takim zombie, ponieważ ona już nie może się dzielić, właściwie ona się nie powinna dzielić, bo gdyby zaczęła się dzielić, to byłaby jak komórka nowotworowa. I właśnie to różni tą komórkę zombie zapalną od nowotworowej, że ona jest nieprawidłowa, ale ona się nie dzieli, czyli nie może się nawet w głos rozrosnąć. Ona po prostu zastyga jak takie zombie. Niestety komórki te nie są obojętne, bo one zaczynają sobie dookoła siebie takie środowisko wytwarzać, zapalne, które przenosi się na pozostałe komórki. Jakby pojawienie się takich komórek przyspiesza starzenie. To jest trochę jak takie domino, prawda? Mhm. Że pojawia się jedna, potem kolejna, kolejna, kolejna. I tak w ogóle wygląda też proces starzenia, że on się zaczyna i im więcej tych czynników się dokłada, czy ten szum informacyjny, o którym mówiliśmy, staje się coraz większy. I właśnie, wracając do senolityków. Senolityki to są takie substancje, które są w stanie zabijać te komórki zapalne, które powstają w trakcie starzenia się. Natomiast senostatyki, tak nazwa statyczne, że statyk, zahamowują ich funkcjonowanie, aby nie tworzyły tego toksycznego środowiska wokół siebie. Więc to jest też taka... I to już jest nazywane lekiem, tak? Czyli my już jesteśmy na takim etapie, że projektujemy leki na długowieczność. Ale to byłyby takie bardziej, rozumiem, suplementy, bo nie coś, co bierzemy w przypadku jakiegoś stanu chorobowego, tylko każdy może to przyjmować po prostu. Wiesz, pytanie, co jest lek, czy jest suplement? Suplement to jest substancja, która ma nie do końca, powiedzmy, wykazane działanie. Tu chodzi o takie rzeczy formalne, o rejestrację. Okay. Natomiast lek ma zawsze wykazane działanie. Jest bardzo dużo badań klinicznych wtedy i można je nazwać lekiem. Sposób. Tak, w ten sposób. Ale czy to byłoby coś, co... Bo wiesz, mi... Suplementy już są dostępne, słuchaj. W takim potocznym tego słowa znaczeniu mi się lek kojarzy z czymś, co bierzemy krótkoterminowo, żeby coś wyleczyć, a nie potencjalnie jako dodatek do naszego życia, żeby nas przez najbliższe 100 lat odmładzać. Dobra, to powiem Ci tak, no rzeczywiście, jeśli chodzi o suplementy, no kwercetynę możesz już sobie kupić jako suplement, tylko pytanie, jaka dawka będzie miała działanie senolityczne, czyli będzie zabijała te komórki zombie. Natomiast tu jest bardzo ambitny plan, jakby naukowcy chcą zaprojektować wręcz leki. Mhm. Pomysł jest taki, żeby na przykład pacjentowi podawać raz na 10 lat taki lek, żeby... Ale każdemu człowiekowi po prostu. Tak, że to byłoby dostępne nie tylko dla osób chorych. Tak, wiadomo, że osoby chore jak już są, no to tych komórek zombie mają dużo, bo organizm jest już w takim etapie, gdzie te choroby się pojawiają. Chodzi o to, żeby zapobiec tym chorobom, więc już na odpowiednim etapie podać ten senolityk, zabić komórki zombie i na przykład podać za 10 lat, kiedy te komórki znowu się nagromadzą. To jest takie trochę science fiction, ale ja myślę, trochę. Że... Znaczy bardzo dużo o tym mówi dr Sinclair, o którym wspominałam. On jest takim pionierem, jeśli chodzi o badania anti-aging, o starzenie się, długowieczność i on bardzo dużo robi takich badań wdrożeniowych, gdzie rzeczywiście oni już praktycznie badają różne rzeczy, on też o niektórych rzeczach nie mówi, dlatego ja się spodziewam, że w ciągu 20 lat może pojawić się już nawet lek na długowieczność, ale to, wiesz, pytanie jest, co my mamy teraz robić, tak? No teraz to, co mówiliśmy, dieta, ruch, to wiemy, że pomaga, nie zaszkodzi. Natomiast może za 20 lat jeszcze się załapiemy na terapię zabijania komórek zombie. To jest hit, ale jestem właśnie ciekawa, czy to będzie inaczej działało na osoby, które będą wtedy młode, inaczej na te, które będą w starszym wieku. To jest bardzo wiele niewiadomych i myślę, że to jest super fascynujące, w jaką stronę to ale pójdzie. Ale badania pokazują, wiesz, bo to kolejne pytanie mi się nasunęło, które sobie zadam. Właśnie, dawaj. Czy... Tak, słuchaj, chodzi o to, że... Bo może ktoś się zapytać, czy w wieku 60 lat w ogóle jest sens, żebym ja coś robił ze swoim, czy robiła ze swoim stylem życia? No bo wiesz, już jestem stary, stara. Czy jakiekolwiek zmiany mogą być wprowadzone? Okazuje się, że właśnie nawet, wiadomo, że im wcześniej prowadzimy te zmiany związane ze stylem życia, tym dłużej będziemy cieszyć się takim życiem w zdrowiu. Natomiast
Badania pokazują, że absolutnie osoby w późnym wieku również mogą sprowadzić radykalne zmiany w swoje życie i wydłużyć sobie ten okres życia po prostu w zdrowiu. No i jakby super. Wiek nie jest powodem... Odpowiedziałaś trochę na właśnie na moje pytanie science fiction, że w przyszłości, w takim razie jak my już będziemy trochę starsze, nadal będziemy mogły korzystać z tych cudów. Dokładnie. Nauki. Zabijać komórki zombie. Może to będzie nawet bardziej efektywne niż samo stosowanie diety, bo taki też jest cel, żeby jednak w agresywniejszy sposób wydłużyć to życie. Hit. Jeszcze na koniec powiedziałaś, że pan się zajmuje Sinclair badaniem właśnie takich anti-agingowych procesów, czy też zabiegów, raczej powinnam powiedzieć. Ale warto chyba zaznaczyć, że to, ile mamy, nie wiem, zmarszczek na twarzy, nie ma nic wspólnego z tym, czy nasze, nie wiem, ciało, załóżmy w środku, jest młode, że jakby są pewne tendencje indywidualne, czy genetyczne i nie tylko, tak? Na przykład, że ktoś jest bardziej, nie wiem, ma bardziej suchą skórę, czy dokładnie. Jest właśnie bardziej pomarszczony, może wyglądać starzej, ale w środku może być młodziutki. I nam nie chodzi o to, żeby nas wszystkich odmłodzić wizualnie, tylko żeby nas odmłodzić od wewnątrz. I tutaj teraz może w kontrze sobie powiem, dorzucę jeszcze jedną dygresję, że często jak patrzymy na kobiety i mężczyzn, na przykład właśnie w Japonii, to mamy kobiety 50-letnie, które wyglądają jakby miały 25 lat i tu jest właśnie odwrotnie, tak, że one rzeczywiście fizycznie wyglądają super młodo i wtedy człowiek może pomyśleć, nie no, oni na pewno mają lepsze predyspozycje genetyczne, okej, może do jędrnej cery, ale to, co jest w środku, to już jest zupełnie dokładnie, ale to też jest ciekawe, co mówisz, bo to też jest kwestia urody, jak to wygląda, jak dziedziczymy te zmarszczki, chociaż ze zmarszczkami powiem Ci, że to różnie bywa i z jakością skóry, bo takie bardzo ciekawe badania ostatnio widziałam, czy taki może case study bardziej. To można w internecie łatwo znaleźć. Znowu, bliźnięta jednojajowe, tak? Czyli ten sam genom, ale inaczej eksponowane przez całe życie na czynniki środowiskowe. I albo na przykład ta sama osoba, tylko na przykład pół twarzy miała eksponowana na słońce, tak, a drugie pół... Tira. O właśnie, to chyba to też gdzieś tam w internecie ostatnio latało, tak? No ale naukowe, nie naukowe, no jest to naukowe, bo jest to super eksperyment i jak no jest określone dokładnie, widzimy, tak? I czy u tych bliźniąt dwóch, to były dwie panie, które jedna żyła właśnie w kraju nasłonecznionym, gdzie była eksponowana często na słońce, a druga nie. Po prostu diametralnie widać tą różnicę. No i ta osoba, która jest eksponowana, czy ta część twarzy, która była eksponowana na słońce, wygląda na starszą, tak. Prawda? Bo są te zmarszczki, więc to rzeczywiście tak jest, jak mówi, że nie zawsze ta nasz wygląd zewnętrzny mówi o tym, co się dzieje w środku, ale w przypadku skóry tutaj bym się jeszcze zastanowiła, tak? No bo rzeczywiście skóra też jest takim jakby zwierciadłem tego, co się u nas dzieje w organizmie, więc nie do końca tak chyba jest też. No ale tak jak powiedziałaś, nic w nauce nie jest zero-jedynkowe. Dokładnie. I nie możemy postawić totalnie znaku równości między słoneczną Sardynią, może albo inaczej, Sardynią, gdzie ludzie chętnie wystawiają się na słońce i mają inną urodę, z miejscem w Japonii, z Okinawą, gdzie może też jest tu ładnie, ale wszyscy osłaniają się przed słońcem i może dlatego też w tamtych miejscach jednak ta ochrona, filtry przeciwsłoneczne, osłanianie twarzy i skóry też są o wiele bardziej zaawansowane właśnie w przeciwieństwie do Morza Śródziemnego, gdzie chcemy być opaleni i siedzieć sobie w promieniach słonecznych. Więc super, że to nie jest właśnie, że to jest wielowymiarowe i że każdy może sobie te elementy układanki tak złożyć, żeby to działało do jego stylu życia, do jego miejsca zamieszkania. Dokładnie. Ale po prostu ja myślę, że zakończymy tę rozmowę stwierdzeniem, żebyśmy się wszyscy wyluzowali. Dokładnie, żebyśmy się wyluzowali i ja jeszcze też na zakończenie powiem, znowu wrócę do hormezy, o której mówiłam, czyli dawka czyni trucizny albo to, co nas nie zabije, nas wzmocni. My troszeczkę żyjemy w takich wygodnych czasach. Nie za bardzo lubię tego zachodniego stylu życia nawiązywać, no ale już nawiązywałam kilka razy, więc to jakby to jest ten synonim tego złego stylu życia, który prowadzimy. My trochę żyjemy w wygodnym środowisku. Siedzimy ciągle, nie musimy się ruszać. Mamy dostatek jedzenia i to jeszcze niekoniecznie zdrowego. Dokładnie. A nasi przodkowie jednak ewoluowali, czy nasz organizm został tak dostosowany do tego, żeby jednak podlegać trochę stresorom. My się stresorów generalnie boimy. Ja często też mówię o stresie jako nie tylko psychologicznym, ale jako takim czynniku, który niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. I stres jest nam mega potrzebny. Tak? Tylko pytanie, jaki to jest stres? Czy to jest eustres, czy dystres? Czyli ten stres dobry, czy zły? I tak samo jest ze wszystkim. Tak samo jest z aktywnością fizyczną, tak samo jest z dietą. Po co to mówię? Mówię po to, żeby jednak dać sobie troszeczkę takiego luzu,
dać się trochę zestresować, dać sobie trochę w kość, na przykład jeśli chodzi o aktywność fizyczną, nie siedzieć na kanapie. To już mówię o takich skrajnych przypadkach, mhm. tak? Możemy czasami zjeść coś złego, że tak powiem. Możemy czasami się napić alkoholu, bo to jest ten właśnie bodziec, który stymuluje nasze komórki i on je delikatnie stresuje. On je trochę uczy reagowania na stres, aktywuje też te ścieżki długowieczności, bo zwróć uwagę, że ścieżki długowieczności są aktywowane wtedy, kiedy mamy lekki stresor, bo organizm przygotowuje się na trudne czasy. Więc my nie możemy żyć tak wychuchani po prostu w takiej bańce, bo to też nam szkodzi. To też takie chciałam, żeby przesłanie było dzisiejszego naszego podcastu, żeby wyluzować, dać się czasami zestresować, nie przejmować się drobnymi rzeczami. Jak czasami nam źle zjemy, jemy dobrze, a jednego dnia zjemy źle, to nic się naprawdę nie stanie. Ważna jest ta konsekwencja i ta rutyna, którą mamy przez całe nasze życie. To ja dodam od siebie, że myślę, że my się bardzo stresujemy w dzisiejszych czasach, tylko nie tym, co może chciałoby się stresować nasze ciało, czyli właśnie stres pod tytułem co ja dzisiaj ugotuję, co załatwię, nie wiem, muszę przyjść do sąsiada, go zapytać, czy coś tam, nie wiem, wymyślam jakiś scenariusz, tylko zazwyczaj nasze stresy są totalnie sztucznie wytworzone tylko w naszej głowie, dokładnie, siedząc przed ekranem. Nie jest to realne zagrożenie i przez to my jesteśmy niezaangażowani w to, co powinniśmy być zaangażowani. I to jest znak naszych czasów, że my sobie właśnie tworzymy różne zagrożenia w głowie, których nie ma, a powinniśmy sobie takie zagrożenia wytwarzać, na przykład, też powiem coś przewrotnego, same polifenole. Jest też taka hipoteza ksenohormezy. To już na zakończenie już, Karola, nie będę, więc zarzucała ksenohormeza. Ja wiem, że to są jakieś takie dziwne sformułowania, ale to jest też taka pochodna hormezy, czyli dlaczego w ogóle organizmy zaczęły, rośliny, wytwarzać polifenole? Bo polifenole znajdujemy przecież w roślinach, tak? Mhm. Każda roślina ma jakąś konfigurację polifenoli. No i one są wytwarzane w roślinach pod wpływem też stresorów. Nie wiem, czy wiesz, winogrona się czasami celowo stresuje, na przykład się przemraża albo infekuje się je grzybami, żeby wytwarzały więcej resweratrolu. No właśnie. I teraz tak, one są potrzebne tym roślinom do obrony, na przykład przed grzybami, tak, bo mogą mieć właściwości jakieś, nie wiem, grzybobójcze, ale my je spożywając też otrzymujemy pewną informację ze środowiska. Tylko jest ksenohormeza, to jest jakby też ta reakcja hormezy, czyli znowu dawka czyni truciznę, ale my ją pozyskujemy jakby z rośliny, która nam przekazuje informację ze środowisku, coś dzieje się nie tak, no bo skoro ona się stresuje, wytwarza sporo tych polifenoli, na przykład resweratrolu, to znaczy, że nie wiem, idzie głód, idzie susza i nasz organizm, który nie wytwarza już polifenoli, bierze tą informację i aktywuje sobie szlaki właśnie długowieczności, sirtuin, czyli przygotowuje się na trudniejsze czasy. To też tłumaczy, dlaczego polifenole mają taką korzystny wpływ na nasze zdrowie. Czyli stres może być dobry. Stres może być dobry, dokładnie. Ja myślę, że do naszej rozmowy powinniśmy załączyć obowiązkowe czytanie, żeby każdy mógł sobie pogłębić te wszystkie tematy. Myślę, że to jest tak fascynujące. Mm-hmm. Czy jeszcze jest coś, co chciałaś powiedzieć? Nie, bo ja to dużo. Bo ja myślę, że mogłybyśmy rozmawiać godzinami, bo no, tematy naukowe i tak wielowymiarowe, no nie sposób tego zamknąć po prostu w jedną godzinę. Więc ja po prostu dziękuję Ci za to, że poświęciłaś swój czas i wiedzę. Ja również dziękuję. Bo dawno nie słyszałam tak pięknego naukowego wyjaśnienia czegoś tak błahego jak niebieskie kulki czy tam obręcze na mapie. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że za bardzo nie popłynęłam z szlakami metabolicznymi, że wszyscy gdzieś tam to nadążamy i tak, także nawet myślę, że jakieś książki mogłabym polecić, ale powiem Ci, że jest dosyć ciężko, jeśli chodzi o epigenom na przykład i te kwestie długowieczności, ale jestem w trakcie czytania książki właśnie doktora Sinclaira, która była dostępna w wersji angielskiej, teraz jest w wersji polskiej. Dlaczego się starzejemy? Więc myślę, że mogę polecić tą książkę, jeśli ktoś chce więcej w przystępny sposób o szlakach długowieczności poczytać i poszerzyć sobie wiedzę. Ekstra. Zachęcam. Sama chętnie przeczytam. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego. Również życzę wszystkim dobrego. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję również marce Health Labs Care za objęcie nad nim patronatu. Ja korzystam z suplementów Health Labsu od lat, są to moim zdaniem najlepsze jakościowo produkty na polskim rynku, więc jeśli macie ochotę je przetestować, możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego Karolina10, dzięki któremu otrzymacie 10% zniżki.
Suplementy Health Labs tworzą wybitni eksperci. Oferta jest bardzo szeroka. Macie możliwość skonsultowania swojego wyboru ze specjalistą i co ważne dla mnie, firma ta prowadzi swoje działania w sposób bardzo zrównoważony, innowacyjny i z poszanowaniem zasobów planety, także bardzo, bardzo Was zachęcam. Ja jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie, gdzie jest dostępny w wersji wideo i będzie mi niezmiernie miło, jeśli lubicie słuchać tego podcastu i znajdziecie chwilę, aby go zrecenzować w aplikacji podcasty czy też na iTunesie. Możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Natomiast na Spotify jest też opcja wystawienia gwiazdek, dodania podcastu do biblioteki oczywiście, a na YouTubie możecie podcast, a raczej mój kanał Karolina Sobańska zasubskrybować, dać łapkę w górę temu odcinkowi i każdemu, który Wam się podoba oraz napisać kilka słów komentarza, ale jeśli macie ochotę na głębszą dyskusję na tematy około podcastowe, to serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam wrzucam regularnie, pojawia się bardzo dużo materiałów lifestyle'owych i jest to przestrzeń na rozmowę. I na sam koniec jeszcze ważna informacja. Ja każdego miesiąca wybieram inną fundację, którą wspieram i 10% zysków z mojego sklepu internetowego, w którym sprzedaję moje produkty elektroniczne, przekazuję właśnie wybranej fundacji i w kwietniu zbieramy na fundację SOS Wioski Dziecięce. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie, wszystkie linki, które mogą Was po tym odcinku interesować. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Słyszymy się już za tydzień. Cześć!